swojej karierze spotkałem wielu ekspertów IT, którzy totalnie nie potrafili się komunikować, przez co współpraca z nimi to była istna udręka. I w tym materiale wytłumaczę Ci, jak nie być jedną z takich osób. Zapraszam. – 80% projektów to komunikacja, a 90% komunikacji to komunikacja zdalna. I może do samych tych liczb jakoś super się nie przywiązujmy, bo są totalnie z mojej głowy, ale z drugiej strony po 10 latach robienia rzeczy przez internet i z ludźmi jestem w stanie się pod nimi podpisać obiema rękoma. W tym materiale wyjaśnię Ci, czym jest tak zwany savoir vivre lub jak ja to lubię nazywać BHP komunikacji takiej biznesowej, zespołowej przy projektach. Opowiem o konkretnych sposobach i technikach, w jakie można nawet najbardziej skomplikowane tematy rozkręcać na czynniki pierwsze, skutecznie, przejrzyście, czytelnie przekazywać i finalnie nawet dużej grupie ludzi rozwiązywać problemy, które za nimi stoją. W drugiej części też opowiem o narzędziach, a konkretnie opowiem Ci o jednym narzędziu, które polecam każdemu do takiej pracy zespołowej. Jest to Slack. Może mamy tu jakichś fanów Teamsów? Tak? Także zapraszam do dyskusji i do rywalizacji, ale ja uważam, że Slack to jest doskonałe narzędzie i podam konkretne przykłady, posługując się screenami z dobrych i złych use case'ów, jak można te różne feature'y albo narzędzia, które Slack oferuje, wykorzystywać, żeby wycisnąć z niego 100% możliwości i naprawdę wznieść komunikację w Waszej firmie czy w Waszym zespole na naprawdę wysoki poziom. Będzie dużo screenów, także zachęcam do oglądania na YouTubie, do komentowania, bo absolutnie nie muszę mieć wszędzie racji, może coś pominąłem, jakąś dobrą praktykę, może czegoś się od Was nauczę, koniecznie komentujcie i dyskutujmy razem. Zapraszam też na naszą grupę, bo nie każdy musi wiedzieć, że prowadzimy z Mateuszem zamkniętą grupę na Facebooku Deal with IT, do której dostać się trzeba mieć link oraz hasło, ale ten link i hasło otrzymacie od nas, jeśli naszą stronę www.deal-with.it, link w opisie. Wejdziecie, tam swojego maila zostawicie, a my Wam wysyłamy zaproszenie z tym, że właśnie linkiem i hasłem. I na tej grupie totalnie za darmo dajemy Wam wszelkie rady o IT, feedbackujemy CV, tworzymy taką małą, fajną społeczność osób, które są IT zajarane albo chcą do niego wejść. Więc koniecznie przysłuchajcie, obejrzyjcie nasze przykłady, komentujcie, wbijajcie na grupę i lećmy z tematem. Slack, jak już ustaliliśmy, jest świetny do szybkiej komunikacji, do szybkiej wymiany informacji i do w miarę łatwego dochodzenia do jakichś wspólnych ustaleń. Ale uwaga, ustalenia i decyzje nie są najlepszym miejscem na Slacku, dlatego że decyzja i ustalenie w jakimś temacie to jest coś ważnego, widocznego, to jest efekt pracy wielu osób w komunikacji, efekt pewnie dziesiątek wysłanych wiadomości, jak nie setek. I teraz, jeśli zostawiamy decyzje podjęte na Slacku, czyli tam, gdzie się de facto podjęły, tam, gdzie ustaliliśmy, że to jest dobry pomysł, to one się prędzej czy później zgubią i to zginą pod gąszczem innych wątków. I potem na przykład po 2 tygodniach albo po miesiącu, jak trzeba będzie odgrzebać, jaka była decyzja, albo która była pierwsza, bo one się nadpisują i nie wiemy, co się działo wcześniej, co później. Grzebanie się w tych wątkach jest słabe. Wyszukiwarka Slackowa, może ja jej do końca nie rozumiem, ale też nie jest doskonała i pewnie żadna wyszukiwarka komunikatorów nie będzie doskonała, kiedy mówimy o na przykład kilkuletnim projekcie, bo to są miliardy wiadomości, więc generalnie decyzje to nie jest świetne, jakby Slack nie jest dobre narzędzie pod decyzję. Więc ja rekomenduję, że jak w wątkach dochodzimy do jakichś ustaleń i zapada decyzja, to żeby ją od razu przenieść albo na Jirę, albo do Confluence'a, albo do Notion, no generalnie w miejsce, w którym pracujemy z dokumentacją albo z zadaniami. I tam jakieś dedykowane miejsce, gdzie trwają już przemyślane i pokładane decyzje. Tam nie ma komentarzy, tam nie ma dyskusji, tam nie ma wątków. Tam jest po prostu data, że tego dnia zapada taka decyzja i koniec. Kiedy ktoś chce szukać jakiej decyzji, to można wchodzić. Super praktyką jest linkowanie w obie strony. Czyli jeśli na Confluence pisze, że zapadła tego dnia decyzja w takim temacie i kropka, to od razu daje link do wątku na Slacku, który poskutkował tą decyzją. A z kolei na Slacku pisze, że dobra, słuchajcie, decyzja została umieszczona na Confluence albo na Jirze, jest ona wyryta w kamieniu, jak to się mówi, i jest ona dostępna dla wszystkich. W ten sposób zawsze można od decyzji dojść do wątku, żeby sobie odświeżyć tok myślowy, a także w drugą stronę wszyscy w wątku widzą, gdzie ona została udokumentowana i można się nią dzielić. Więc ustalajmy na Slacku jak najbardziej, ale dokumentujmy decyzje także poza nim, bo tylko i wyłącznie na Slacku one się zgubią i to nie jest zbyt praktyczne podejście. Mentionowanie, czyli wywoływanie, oznaczanie innych lub grup. Nie każdy wie, ale na takim Slacku na przykład można stworzyć grupy. Na przykład można stworzyć grupę programiści iOS albo programiści backend albo testerzy. I pod tą grupę można podpiąć konkretne osoby, które będą wywołane, jeśli wywołana jest grupa. Tak samo jak się wywołuje konkretne osoby. I teraz z jednej strony zawsze mówię, żeby nie bać się wywoływać ludzi, bo lepiej jest za dużo, za wielu wątkach wywołać niż w za mało. Zawsze wolę over-communicating niż under-communicating, ale z drugiej strony z tymi grupami trzeba być wyjątkowo ostrożnym, dlatego że bardzo łatwo wywołać całą grupę, która jest, nie wiem, 8 osób, bo na pewno jedna z nich będzie tym wątkiem zainteresowana, a pozostałe 7 się wyrywają z kontekstu i takich pingów mają 14 każdego dnia, co też je wyrywa z kontekstu i ze skupienia. Więc raczej jestem fanem ostrożnego używania mentionów grup. Na pewno gdzieś powinna być jakaś lista typu rejestr ownershipu, nie? Kto zajmuje się danym tematem, żeby można było sobie sprawdzić, ok, czy na pewno muszę wywołać całą grupę, jeśli ten temat konkretny, którego dotyczy moja wiadomość, jest opiekowany przez tą konkretną jedną osobę z tej grupy, nie? Takie coś jest fajną praktyką. Także stosujmy grupy jak najbardziej, ale używajmy ich tylko, kiedy mamy faktycznie mega pewność, że wszyscy z tej grupy i wiemy, kto w niej jest podpięty, muszą się z czymś zapoznać. Jeśli mentionujesz kogoś w jakimś dłuższym wątku, to moim zdaniem obligatoryjną, dobrą praktyką jest tak zwane TLDR, czyli skrót od Too Long Didn't Read. Tak się zwykło mówić, jak wchodziło się na jakiś mega długi wątek, nie wiem, na forach czy na stronach, gdzie po prostu po długości tego wątku widzimy, że nie chce mi się go czytać. Musiałbym spędzić chyba z pół godziny, żeby cały ten kontekst nadrobić. To kosztuje czas, to kosztuje skupienie, to kosztuje energię i ludzie wtedy pisali TLDR, na zasadzie byłem tu, widziałem, ale nic z tego nie wyniosłem, bo nie chcę mi się tego nadganiać, to jest za dużo informacji do przetworzenia. Dlatego jeśli mentionujemy kogoś w jakimś wątku, gdzie na przykład jest 40, 80 albo 100 wiadomości, a są i takie wątki, uwierzcie mi, i pewnie dłuższe, to nie myślmy tak sobie egoistycznie, że dobra, przeszło 80 wiadomości dyskusji, na samym końcu tej dyskusji doszliśmy do wniosku, ci dyskutujący, że trzeba tego typa wywołać, no to go mentionujemy, on se nadrobi, do nas przyjdzie z gotową odpowiedzią. No to jest mega słabe i mega egoistyczne podejście, bo skazujemy tą osobę na naprawdę zużycie dużej ilości energii, żeby cały ten wątek nadrobić. Dlatego to co ja robię, jeśli mentionuję w jakimś wątku dłuższym niż tamte symboliczne 3 do 5 wiadomości, to piszę TLDR, na zasadzie cześć Tomek, wywołuję Ciebie, bo potrzebujemy Twojej rady, poniżej masz skrót całego wątku, ale dosłownie skrót, nie wiem, w 3 bullet pointach, w 3 zdaniach, w 3 wierszach, żeby ten skrót już mu dał jakiś kontekst i on już albo już odpowie, o co chodzi, albo łatwiej będzie mu się nawet skanowało cały ten wątek, bo ja mu już jakiś kontekst narysowałem i zaoferowałem. Bardzo dobra praktyka i pokazuje, że dbacie o innych i myślicie o innych, żeby trochę mniej ich energii zużyć na nadganianie wątków. Także róbcie to, wywołując, dawajcie TLDR, skrótu, co się do tej pory wydarzyło w tym wątku i czego oczekujecie od osoby wywoływanej. Piszmy głośno i wyraźnie, jakiego tematu dotyczy dany wątek. Czyli dosłownie nazywajmy go i tak zadbajmy o taką czytelną formę nazwania. Na przykład to, co ja zwykłem robić, to robię na wersje kwadratowe, tam piszę, jaki jest temat, dodatkowo to jeszcze robię italikiem i boldem, a potem robię 2 wiersze przestrzeni i dopiero potem lecę z całą wiadomością. Tak sobie po prostu wymyśliłem, ale uważam, że łatwiej komuś jest zapoznać się z moim komunikatem, jeśli zaoferuję temat, dopiero potem wchodzę w wątek. To jest dosłownie powielone z wiadomości mailowych. No bo każdy mail ma temat, nie? I potem dopiero jakby w treści się całością rozpisujemy, więc dlaczego by tak samo nie traktować wiadomości na Slacku, na Teamsie czy gdziekolwiek? To dużo bardziej ułatwia wejście w wątek i tak bierze naszego czytelnika od ogółu do szczegółu i to my go prowadzimy za rękę, a nie tam od razu zarzucamy go dziesiątkiem wierszy i wiadomości i serać, nie? Więc to jest bardzo fajna praktyka, pisz głośno i wyraźnie, jakby zaznacz, że to będzie wiadomość o tym, a tutaj lecimy ze szczegółami. Spoko i łatwe. Większe załączniki albo jakieś screeny często warto załączyć w pierwszej odpowiedzi do wątku. O wątkach opowiem Wam jeszcze za chwilę, dokładnie na przykładzie Slacka, dlaczego to jest takie cudowne, piękne rozwiązanie dla skomplikowanych wiadomości. ale generalnie jest tak, że żeby nie wklejać jakichś długich screenów czy właśnie tam innych załączników na kanałach, tylko podpinać je pod wiadomości jakby w środku tam danego wątku, bo jak walimy, nie wiem, jakąś długą wiadomość, jakiś długi screen, nie wiem, telefonu albo strony internetowej, to strasznie wydłuża horyzontalnie, nie, wertykalnie tę wiadomość. Jak takiej wiadomości będzie masa, to potem scrollowanie przez kanał wstecz jest 4 razy dłuższe. Więc fajną praktyką jest na przykład wiadomości takiej źródłowej opisać, że tu taki temat i to pisać, że w załączniku, w wątku tam są jakieś informacje typu screeny szczegółowe i potem od razu w odpowiedzi pod ten wątek walimy już wszystkie załączniki i tak dalej. Dzięki temu osoba widzi, że tam się jakaś pojawiła wiadomość, widzi o czym ona jest, widzi na przykład ikonkę thread, jak to się zwykło robić na Twitterze i to oznacza, że pod tym wątkiem wiadomości głębszej, tam są wszystkie mega szczegółowe wiadomości, załączniki i to powoduje, że nie dla każdego, kto na przykład nie jest tym wątkiem zainteresowany, kanał się nie wydłuża i nie ma tam ogromnych screenów, które nikogo nie interesują. Bardzo fajna i bardzo prosta praktyka, żeby też zadbać o czytelność kanału dla innych. Wątki można oznaczać, jakby reagować na nie emotikonkami i to jest turbo prosta praktyka, ale też przyspiesza życie potem z kanałem. Po prostu oznaczajmy takim zielonym checkboxem wątki, które są zakończone. Czyli jeśli w danym wątku w dyskusji dochodzimy do jakiegoś wniosku, decyzji i tak dalej i w tym wątku już się nic nie wydarzy, to zostawmy na górze w tej pierwszej wiadomości takiego checka, żeby osoby, które będą potem skanowały kanał i patrzyły, gdzie tu mogą czymś się zainteresować, żeby wiedziały, że w to już nie musisz wchodzić, bo tu już się wszystko wydarzyło, mamy decyzję, temat zamknięty, leć dalej. To serio pomaga, kiedy na przykład project manager wchodzi po całym dniu spotkań na kanał i ma tam 40 wątków, nie do nadrobienia. To jak widzisz, że 35 z nich już ma ptaszka, to mówi, dobra, jakby nadrobię później, ale wiem, że to już jest zaopiekowane. No i na koniec absolutnie najważniejsza zasada dla mnie, to co wyróżnia dobrych PM-ów i generalnie dobrych komunikatorów od złych komunikatorów, to są ściany tekstu. Nic mnie bardziej nie obrzydza, odrzuca niż ściana walniętego tekstu, bez żadnego formatowania, bez żadnych tam odstępów, boldów, bullet pointów, emotikonek, po prostu jebitna ściana tekstu. I dla jasności, to może być merytorycznie doskonały tekst, to mogą być świetne argumenty, świetne wnioski, świetne pomysły, dane, wszystko. Ale jeśli świetny tekst jest zbity w jedną kupę tekstu, na zasadzie literek i liczb, to jest koniec, to jest KO, nie? W sensie trzeba kilkukrotnie więcej wysiłków i energii mentalnej włożyć, żeby się przebić jak przez ścianę, przez tą ścianę tekstu, niż jakby to było sensownie poukładane. Dlatego naprawdę przyłóżcie dużą uwagę do tego, jak wasze wiadomości są formatowane. Używajcie emotikonek, serio, używajcie emotikonek, bo to nadaje takiego w sumie, też kiedyś myślałem, jakby dlaczego, serio, tam te małe obrazki mogą coś zmienić, mogą zdecydowanie, nadają takiego charakteru bardziej przejrzystego i też tak trochę porządkują, że nie wiem, tu jest emotikonka, więc ta część wiadomości będzie na przykład o tym, tu się jakaś pojawia inna emotikonka, więc już wiem, że tą wiadomość się zmienia, już mówimy o czymś innym, nie? Jakby tak trochę kategoryzują fragmenty tych wiadomości, które piszecie, ale przede wszystkim wiersze, jakby entery, te przysłowiowe, bullet pointy, czyli punktory, konkretne myśli sobą od siebie odseparowane, kluczowe to ma znaczenie dla czytelników, jak to jest sformatowane w ten sposób, bo dużo szybciej się można przeskanować przez ten tekst i już wiem o co chodzi, a jak się przebijam niczym przez tą ścianę, przez ten blok tekstu, to jestem w połowie, ja już zapomniałem co było na początku, jak tam okiem wrócę, to tam w sumie i tak nic nie wiem, bo mam po prostu jeden wielki miks, także serio, to jak wiadomości są sformatowane, jak są poukładane, ma krytyczne znaczenie dla ich czytelności. I dlatego mówię, że to moim zdaniem odróżnia dobrych od złych komunikatorów, bo nie jest sztuką napisać coś mądrego, jak się na czymś znamy, ale sztuką jest to sensownie przedstawić, nie? I kiedy ja widzę, że ktoś wkłada wysiłek, żeby przemyśleć, a potem to zrobić, czyli wiadomość fajnie sformatować, to ja wiem, że on włożył ten wysiłek dla mnie, żeby mi było łatwiej się przez to przebić, nie? Więc jakby ja też chcę dawać taki przykład innym i pokazywać, przykładajmy uwagę do tego, jak te wiadomości są formatowane, potem inni to widzą, doceniają, mówią, że ale on sobie fajnie pisze, też tak będę pisał i ta kultura ładnego formatowania wiadomości się szerzy i nagle po jakichś paru miesiącach w waszym zespole tak robią wszyscy i nagle ta praca z wiadomościami, ze Slackiem jest dużo szybsza, dużo przyjemniejsza, dużo mniej Was kosztuje energii, którą możemy zużyć na jakieś rzeczy faktycznie ważne. Więc serio, to jest absolutnie kluczowe. No i też starajmy się rozdzielać myśli w wątkach, nie? Czyli jeśli faktycznie mamy jakąś konkretną myśl, przekaz, to róbmy ją w osobnych wątkach. O wątkach też powiem wam za chwilę jako o narzędziu, ale nawet w najgorszym wypadku, jeśli nie możemy tego zrobić, albo z jakiegoś powodu nie chcemy i faktycznie kilka myśli zbieramy w jednej wiadomości, to numerujmy je, błagam, w bardzo widoczny sposób, że to jest 1, to jest 2, to jest 3. Róbmy tam entery pomiędzy, czyli puste wiersze, żeby było tam trochę powietrza w tym tekście, żeby znowu łatwiej się było przez niego przebić i przyswoić, przetworzyć, a to też da okazję waszemu odbiorcy, żeby konkretne punkty zaadresować. Czyli tak, ja piszę, że 1, 2, 3, to on napisze ad 1, to jest mój komentarz, ad 2, to jest mój komentarz. Róbmy to, bo tego w taki sposób jesteśmy w stanie przebić się w miarę ogarnięty sposób przez wielowątkowe i wielowarstwowe dyskusje i rozkminy. Skoro wiemy już, dlaczego tak ważne jest po prostu układanie wiadomości w sposób sensowny, to teraz na koniec tej części opowiem wam, jak faktycznie budować narrację wiadomości, żeby pomimo ładnego sformatowania i jeszcze przez nią szybciej, tak pod kątem logicznym, pod kątem jakby tego przekazu, który stoi za już konkretnymi słowami, się przebić. Jest taki framework jak SCR, Situation, Complication, Resolution. Ten framework wymusza na nas opowiedzenie jakiejś konkretnej historii w przynajmniej tych 3 elementach, nie? Czyli jaka jest sytuacja zastana, jaka pojawiła się komplikacja, problem i jakie jest na ten problem, komplikację, rozwiązanie. Tam dodatkowo jeszcze podlinkujemy w opisie artykuł, który o tym mówi, tam jest parę dodatkowych zasad, które można aplikować i konfigurować w zależności od naszego audytorium, ale generalnie najprostsza na świecie zasada: sytuacja, komplikacja, rozwiązanie. I w taki sposób budujmy swoje wiadomości, no bo znowu jak walniemy jeden blok tekstu, to ja jako czytelnik się muszę domyślać, nie? Co jest po czym, co wydarzyło się najpierw, który jest czyimś synem, jakby jak totalnie się gubię, nie? Jak zadbamy o to, żeby tak to sformatować w sposób poukładany, przemyślany z góry, to od razu pokazujemy, co się wydarzyło, jaki mamy problem, no, to samo się tłumaczy tak naprawdę, nie? Także serio, sprawdźcie ten framework Situation, Complication, Resolution i stosujcie się do niego, budując wasze wiadomości, bo to gruntownie zmienia to, jak one są potem odbierane przez ich czytelników. Ok, było trochę o savoir vivre komunikacji, a teraz wam opowiem konkretnie o narzędziach i sposobach, jak można wycisnąć z takiego przykładowego Slacka 100% dla waszej produktywności i waszego zespołu. Lećmy. Rada pierwsza, wątki. Na pewno Slack to ma, jakby to jest esencja Slacka, czyli prowadzenie komunikacji w wątkach. Wiele innych narzędzi też to oferuje, chociaż nie wszystkie. Jeśli widzicie, że jest opcja odpowiedz w wątku, to absolutnie tego używajcie. To jest podstawa porządkowania skomplikowanych, wielowątkowych dyskusji. Bardzo łatwo z jednego tematu albo wpaść w dygresję, albo w jednym akapicie połączyć parę myśli i potem jak ktoś nam będzie odpisywał w sposób podobny, to pogubimy się bardzo, bardzo szybko i nigdy się nie połapiemy, a do tego dołączą inne osoby, totalny chaos. Więc zawsze traktujemy jedna myśl, jeden problem, jeden temat, jeden wątek i nie bójmy się strzelać do innych, jak odpiszą nam poza wątkiem. Edukujmy ich, że ej, weź tam odpisuj w wątku, bo to spowoduje, że będziemy się łatwiej i bardziej pogadanie komunikować. Także wątki, absolutna podstawa, edukujmy innych, wymagajmy od innych pisania w wątkach, bo bez tego pogubimy się totalnie w tej chaotycznej komunikacji. Kanały. W Slacku, ale na pewno też w każdym innym narzędziu można sobie kanały organizować, stworzyć grupy tematyczne, bo tych kanałów będzie naprawdę dużo. Też co do kanałów się nie ograniczajmy. Twórzmy kanałów ile wlezie, nie bójmy się dużej ilości kanałów, ale miejmy je poukładane. Miejmy jakiś taki klucz nazewnictwa, żeby już po samej nazwie można było szybko skanować, który nas interesuje i grupujmy je w kategoriach, żeby łatwo wam było je skanować, co jest gdzie nowego. Dodatkowo takie grupy można sobie zwijać, więc jakieś takie mniej odwiedzane kanały czy grupy kanałów można sobie zwinąć, żeby ta lista była dla was krótsza, żeby były tylko te najważniejsze widoczne. Menszony, czyli tak naprawdę sytuacja, w której stawiamy małpę i wywołujemy kogoś po niku, a ta osoba otrzymuje od nas powiadomienie. Absolutnie tego się nie bójmy używać. W sensie kiedyś myślałem, żeby naprawdę mentionować tylko w sytuacjach awaryjnych, wyjątkowych. Teraz serio używamy tego bardzo dużo. Przy praktycznie każdym wywołaniu kogoś mentionujemy, albo w głównej wiadomości po prostu pisząc cześć, ty, jakby wpadnij tutaj do tego wątku i powiedz nam, co myślisz, albo jako CC. W tym momencie CC to jest dosłownie tak samo jak to słynne DW albo CC z maila, na zasadzie ten wątek nie jest dla ciebie krytyczny, ale chciałbym, żebyś był go świadom, świadoma. A jak ktoś nie jest w CC, jest w głównym wątku, to w domyśle jest, potrzebuję twojej odpowiedzi. Zagłęb się to, przeczytaj i daj nam znać, co o tym myślisz. Także absolutnie używajmy mentionów, nawet gdyby to się wydawało, że ich nadużywamy. Natomiast z drugiej strony musimy być gotowi na to, żeby ta druga osoba, która też może być mentionowana przez 40 innych osób jednego dnia, była w stanie się skupić, bo ciężko skupić się na swojej pracy, kiedy co 5 minut leci do nas ping ze Slacka. Wtedy z kolei musimy być gotowi na wyłączanie powiadomień, na przykład, żeby robić sobie jakieś tam pół godzinki czy godzinkę fokusu bez powiadomień. Można zrobić taki tryb na samym właśnie Slacku, że nie przeszkadzać, wtedy te osoby widzą, że pomimo, że mnie mentionują, no to ja tych pingów nie otrzymam, nie? Więc z jednej strony pingujmy, bo to jest najlepszy sposób, żeby dbać o klarowność komunikacji i nie bójmy się dużej ilości pingów. Z drugiej strony uczmy się pracować z byciem pinganym, czyli mogę sobie tam jakieś, mówię, sloty wyłączenia notyfikacji, żeby się móc na tym po prostu skupić. Statusy i dostępność. Absolutna podstawa, bardzo łatwo opisać tak naprawdę innym osobom za pomocą statusu, w jakim ja w tym momencie jestem w stanie. Czy jestem przede wszystkim na urlopie. Jak piszemy o urlopach, to zawsze piszemy nie tylko, że tam palma się pojawia jako emotikonka i że nie ma mnie, super, ale no skoro ciebie nie ma, to mnie interesuje, do kiedy ciebie nie ma, czyli kiedy wracam. Zawsze o tym musimy napisać. Dodatkowo jeszcze fajną praktyką jest to, co my u siebie stosujemy, żeby przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem urlopu już w swoim niku zmienić, czy dosłownie w niku, który się wyświetla nam, gdzie może być imię, nazwisko albo jakieś tam przezwisko, w nawiasach, że jestem off od powiedzmy 1 września do 10 września. I w tym momencie każdy, kto mnie wywołuje, widzi to w moim niku, bo to się pojawia obok mojego imienia, że mnie nie będzie, więc już się oswaja z tą myślą. Totalna podstawa, żeby tą komunikacją o dostępności zarządzać. No i same statusy. Jeżeli wróciłem po urlopie, daj tam jakąś emotikonkę i napisz, że jesteś po urlopie, więc siłą rzeczy możesz wolniej odpisywać. Jesteś chory, a może jesteś w pociągu i dopiero za 2 godziny wrócisz, napisz o tym statusie. To naprawdę może zaoszczędzić wiele pytań, wiele wiadomości, bo ktoś po prostu czyta i wie. Dobra. Wiadomości przypięte, tak zwane bookmarki. Najważniejsze wiadomości można po prostu przypinać na kanale i one się tam zawsze pojawią w jakiejś górnej sekcji podświetlone. To mogą być wiadomości typu, nie wiem, tu są najważniejsze hasła, albo tu jest jakiś tam przewodnik, albo w tej wiadomości opisuję, kto jest kim na kanale i tą wiadomość przypinam, żeby do niej był łatwy dostęp. Używajmy tego, bo serio są istotne tematy, które potem giną w gąszczu wiadomości, a te serio istotne można przypiąć. Podobnie bookmarki, na przykład na kanale zespołowym zawsze bookmarkuję takie wspólne dokumenty, jak na przykład arkusz urlopowy, albo nasza Jira tablica, albo jakieś nasze zespołowe MIRO, żebyśmy na nim mogli pracować, albo jakaś strona typu testowa. Takie strony, do których chcę, żeby moi deweloperzy, projektanci, testerzy mieli szybki, łatwy dostęp i nie musieli ich tam szukać w swoich własnych bookmarkach w Chromie czy w innym narzędziu. Integruj aplikacje i boty zewnętrzne. Do Slacka można na przykład zintegrować Google Drive'a, kalendarz, GitLab'a i naprawdę no, nieskończoność innych aplikacji. Wtedy macie apkę w apce. Tak naprawdę mój Slack może mi przypomnieć o tym, że za minutę zaczynam spotkanie. Super. Mój Slack może mi o tym przypomnieć, albo w ogóle mi o tym poinformować, że ktoś poprosił o udostępnienie samemu sobie dokumentu na drive'ie, który ja kiedyś stworzyłem. No i super, nie? Slack może mnie poinformować, jak jakiś projektant albo ktoś inny w Figmie dał komentarz w odpowiedzi na mój komentarz. Wszystko tak naprawdę może trafiać do Slacka i on może stać się waszym głównym takim centrum dowodzenia, narzędziem do dowiadywania się o rzeczach. Tylko wszystkie te apki trzeba z osobna zintegrować, czyli trzeba wejść w Add Apps i tam taki się pojawia mały sklep, trzeba je zautoryzować, ale serio tam jest masa rzeczy, które spowodują, że nagle nie będziecie musieli chodzić po internecie czy po aplikacjach, żeby sprawdzić, czy coś się nie wydarzyło, a mail, który i tak jest już tak zawalony jakimiś automatycznymi powiadomieniami, no nie będziecie musieli się przez niego przekupywać. Remindery to bardzo fajna funkcja w Slacku. Nie wiem, czy jest w innych narzędziach, bo na szczęście na ten moment mogę używać głównie Slacka. Każda wiadomość może być oznaczona albo na zasadzie takim saved, czyli odkłada się w zakładce zapisane, albo w formie remindera, czy tak naprawdę zadania, nie? Mogę sobie konkretną wiadomość zrobić, że przypomnij mnie za godzinę, jutro, albo w poniedziałek, albo konkretną datę ustawić. I w tym momencie wszystkie te wiadomości grupują się w takiej specjalnej zakładce, gdzie możemy wejść raz na koniec dnia na przykład i dowiedzieć się, co tam zostało nam do zrobienia. W ten sposób tak naprawdę wiadomość, którą ktoś Wam wysyła albo sami komuś wysyłacie, może być zadaniem. Ja na przykład często robię tak, że w jakichś wątkach, jak się tam podsumowuję i w wyniku tego wątku ja coś muszę zrobić, to piszę wprost. OK, w takim razie przyjmuję, że ja zrobię A do tego konkretnego dnia i dam tutaj z powrotem znać. Z perspektywy odbiorcy to może być takie, no spoko, no właśnie o tym gadaliśmy, ale ja to wysyłam z jednej strony po to, żeby mieć pewność, żeby wszyscy mieli pewność, co ja dokładnie zrobię, a dwa, żeby sobie to wiadomość moją własną jako zadanie dla samego siebie zapisać. I w tym momencie jak sobie robię reminder na przykład na przypomnij mi w poniedziałek, przychodzę w poniedziałek, Slack mi pinga, że tutaj masz coś dla siebie, odczytuję, od razu sobie kontekst przypominam, co ja miałem na myśli, kiedy ja to pisałem i wiem, co mam zrobić, nie? I potem to robię i od razu mam wątek, do którego mogę wrócić z potwierdzeniem, zrobiłem to. I w ten sposób nawet pomimo tego, że naraz dzieją się dziesiątki, jak nie setki wątków, gdzie są tysiące rzeczy do zrobienia, nie gubimy tych informacji. Nawet po miesiącu możemy gdzieś wrócić i dać update. Obiecałem, że wrócę, trochę minęło, wróciłem i jest git. Bo mamy to wszystko pozapisywane w naszych reminderach. Zarąbista funkcja, koniecznie jej używajcie. Slack Connect to jest super opcja, dlatego że Slack jakby działa takich, nie wiem jak się to nazywa, workspace, profile, no że na przykład jest profil firmy, nie? I tam są wszystkie kanały danej firmy, ale oczywiście każda firma ma swój własny profil, czy tam space i można się zapraszać pomiędzy, czyli tak naprawdę ja mogę być zaproszony, pomimo że mam konto w profilu mojej firmy, przez inną firmę i oni mi wiedzą w swoim profilu, a ja widzę kanały, do których oni mnie zaprosili w swoim profilu. Czy to jest taka, tak dosłownie można sobie zaglądać przez okno do innych slackowych światów. Więc koniecznie tego używajcie, szczególnie jak wasi klienci, partnerzy albo interesariusze również używają Slacka. Używacie Slack Connecta, żeby się wzajemnie łączyć. To jest super opcja, wtedy każdy może być w swoim własnym świecie, a nadal komunikacja pomiędzy firmami, zespołami ma miejsce. Kanwy to jest całkiem nowy feature, który Slack wydał i uważam, że jest mega spoko, chociaż sam dopiero się uczę go używać. Kanwy można robić z dwóch miejsc, albo są kanwy podpięte pod kanał i kanwa to jest taki trochę mini dokumencik, a bardziej taka kartka z notatki wyrywana, która jest sobie nieskończenie długa, podpięta pod konkretny kanał i każdy na tym kanale ma do niej dostęp. Wystarczy sobie kliknąć i każdy widzi ten sam stan dokumentu. Więc kanwy są fajne, żeby sobie coś na szybko notować podczas calla czy zespołem, albo jakieś takie robić zadania czy listy, które możemy sobie regularnie sprawdzać. To jest mega fajne narzędzie, bo jest bardzo proste, jest dość ograniczone, ale jest dostępne dla wszystkich i podpięte pod kanał, więc jest bardzo dostępne. Z drugiej strony mamy zakładkę Canvy, którą sobie można włączyć w Slacku i tam tak naprawdę mamy całą listę template'ów, szablonów, które możemy wykorzystywać, żeby robić konkretne dokumenty. Agenda spotkania, jakiś tam status, raport czy jakiś dokument celów. Praktycznie tak samo jak w Notion albo w Confluence, tylko to jest wszystko wbudowane w Slacku. Ja tego jeszcze jakoś super nie używam, ale widzę w tym mega potencjał, żeby robić szybkie, a ładne i pokładane dokumenty, które można się bardzo łatwo wewnątrz Slacka wymieniać. I na koniec moja ulubiona funkcja do porządkowania komunikacji, Unreads. Czyli tak, w Slacku możesz sobie odpalić w trybie tam, chyba w menu, żeby była pokazywana zakładka nieodczytane, Unreads. I ta zakładka pokazuje wszystkie wiadomości, które są, uwaga, nieodczytane. Ale to, co ją wyróżnia, to to, że żeby wiadomość zniknęła z tej listy, ja muszę kliknąć oznacz jako przeczytane. I to jest cudowna rzecz, dlatego że wszyscy, którzy dostają wodospady wiadomości, wiedzą, że pewnie jest połowa wiadomości jest serio ważna i z tych połowy wiadomości coś tam trzeba z nimi zrobić. I strasznie łatwo jest jakaś wiadomość przelecieć i żeby ona zniknęła i nie wróciła i w tych gąszczu goniących się wątków o niej po prostu zapomnieć. Funkcja Unreads jakby to wycina, bo to ja decyduję, kiedy mi coś znika. Co więcej, każdą wiadomość można oznaczyć na danym kanale jako nieprzeczytaną i w tym momencie ona trafia do tego właśnie kanału. Więc dla mnie też ten kanał, ten taki feed nieodczytanych jest sam w sobie listą zadań. Widzę, że coś wpadło, mogę teraz to olać, zobaczyłem, ale nie odczytało się, więc to mi nigdzie nie ucieknie. Mogę do tego wrócić jutro za godzinę, kiedy tylkokolwiek chcę. Jak uznam, że faktycznie tutaj już nic dla mnie nie ma, klikam odczytane, koniec tematu. Cudowna funkcja, bardzo fajnie porządkuje komunikację i oddaje Wam kontrolę nad tym, co Wam się pojawia i co Wam znika z radaru. Dobra, to było tyle na dzisiaj. Czyli tak, podsumowując, opowiedziałem Wam o tym, jak stosować dobry savoir vivre w komunikacji, czyli jak pisać w sposób czytelny, poukładany, elegancki, nowoczesny, jak się dobrze komunikować, ale także jak wycisnąć 100% na przykład ze Slacka, jako takiego narzędzia mojego wyboru, który wszystkim otwartym sercem polecam. Teraz tak, jeśli tego typu materiały Was interesują, to absolutnie zapraszamy do naszej grupy. Grupy, która jest zamknięta tylko dla naszych słuchaczy. Żeby do niej się dostać, trzeba wejść na naszą stronę www.deal-with.it. Tam się pojawia okienko zostaw swój e-mail. Na ten e-mail my Ci wysyłamy link z hasłem. Jak już tam wbijesz, to możesz nas challenge'ować, pytać o wszystko, a my obiecujemy, że na każde pytanie odpowiemy, a także za darmo na przykład feedbackujemy CV albo pomagamy się Wam przebranżowić oraz przygotować na rozmowy rekrutacyjne i tak dalej. Jeśli z kolei w tym materiale coś Was zainteresowało albo się z czymś nie zgadzacie, a może macie jakieś swoje zdanie albo swoje triki, na które ja nie wpadłem, dawajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie czegoś też od Was nauczę. Dobra, to było na tyle. Dzięki, hej!